Muzyką się zmieniło. Były rzeczywiście takie czasy, że mniej ludzi słuchało muzyki jazzowej niż muzyki poważnej, muzyki klasycznej, ale to się zmieniło. W tej chwili w Polsce muzykę jazzową słucha się od 50 lat i mamy następne pokolenia słuchaczy i w tej chwili jest 110 festiwali w Polsce. To jest coś niesamowitego i tych słuchaczy jest naprawdę sporo na festiwalach jazzowych. Ja dużo jeżdżę, dużo gram. Kolejne pokolenia się wychowują się na tej muzyce, bardziej się uwrażliwiają i ta muzyka nie jest taka obca. Poza tym jest bardzo dużo różnych możliwości słuchania, dużo różnych działów muzyki jazzowej, dużo różnych odmian. Jest muzyka prostsza, jest muzyka trudniejsza, ale przede wszystkim jest to muzyka improwizowana. Muzyka improwizowana, czyli muzyka, która w tym momencie się dzieje i to jest dla słuchacza chyba najbardziej ciekawe, że on nigdy nie wie, co nastąpi później. W muzyce klasycznej mniej więcej się zna te utwory. Muzycy grają z nut od początku do końca, chodzi o to, żeby się nie pomylić. Jest takie powiedzenie: improwizuj w taki sposób, jakbyś grał z nut. I tutaj naprawdę bardzo się zmieniło i nie jest to już taka elitarna muzyka. Powiedzmy 80., koniec 70. To jazz, głównie mniejsze kluby, mniejsze sceny. Tak. To nie było w salach koncertowych. Dzisiaj gra się w salach koncertowych? Dzisiaj tak, w wielu salach koncertowych festiwale jazzowe są w filharmoniach, są w centrach kultury, są na festiwalach, w miejscach publicznych. Muzyka weszła do różnych miejsc, naprawdę. I na chodnikach spotyka się. Improwizowanie sprawia panu przyjemność? Wielką przyjemność, właśnie, bo to polega na tym, że nigdy się nie wie, do czego się dąży i to powoduje większe napięcie, takie bardzo autentyczne i ta muzyka, zachowanie tego, który improwizuje, działa podświadomie, intuicyjnie dla tych, którzy słuchają. I właśnie im lepsza improwizacja, to tym bardziej to przyciąga. Ale nie musi wiedzieć. To znaczy, że bardziej odległa od wzorca. Tak, lepsza improwizacja w tym sensie muzyk w lepszej formie, muzyk bardziej skupiony, nie grający tego, co się nauczył, ale idący w rejony, których nie zna, to bardziej przyciąga. Im więcej improwizacji, a mniej zaaranżowanych, stałych utworów, no bo muzyka jazzowa składa się właśnie z takich tematów, które są kanonem, które mają pewną aranżację, pewien schemat i z improwizacji. Więc ale są muzycy, którzy tylko improwizują na bazie właśnie tych thank you.
się melodii. Muzyk, który improwizuje, musi umieć grać muzykę klasyczną. Nie musi umieć, ale w naszej kulturze akurat europejskiej tak się zdarza, a szczególnie w Polsce, że muzycy jazzowej wcześniej poznali muzykę klasyczną, a później muzykę jazzową. Muzykę klasyczną będąc w szkołach podstawowych, średnich. Ale czy to jest nienaturalne, czy to jest, nie jest prawidłowa? To jest bardzo dobre, dlatego że muzyka klasyczna uczy techniki gry, narzędzi. Czyli ktoś, kto umie grać, tak, może sobie pozwolić na jazz. To jest tak, jak na przykład znamy język nowy i za pomocą tego języka potrafimy się porozumiewać. Ale z kolei w kulturze amerykańskiej, z której muzyka jazzowa się wywodzi, z kolei jest trochę inaczej. Muzycy grają od razu muzykę jazzową i na niej się uczą muzyki, narzędzi, a potem dopiero odkrywają muzykę klasyczną. Dlatego muzycy europejscy mają jakby od strony wyobraźni mają taką większą erudycję muzyczną, w sensie większe wykształcenie, większe spojrzenie. Klasycznej w Kielcach, w Szkole Średniej Muzycznej, tak samo w Pińczowie nabywałem szlifu. Uczyłem się improwizować, grając muzykę klasyczną. O, to jest bardzo ciekawe. Dzięki ślicznie.